Siemanko, z tej strony Baku. Zapraszam Was bardzo serdecznie prosto z terenu, na którym odbywa się największy konkretny festiwal hip-hopowy w Europie, czyli Hip Hop Camp 2013, do obejrzenia wywiadu ze mną, który będziecie mogli sprawdzić prosto z kanału Urban City, Urban Rec na YouTubie. Po! Kalifornia wybudowana z marzeń i snów. Wylałem tłuszcz, by się znaleźć tu znów. Ale ją sław, idę wzdłuż Hollywood. Na szczytach wzdłuż, palę kurz, to jest cud. Dziś jestem... Faktycznie, jestem pierwszy raz na kempie. W swojej, jak dotychczas, w swoim 20-letnim stażu na kuli ziemskiej pojawiłem się pierwszy raz na tym festiwalu. Każdy do tej pory mówił, że jest niesamowicie i faktycznie nie mylili się. Festiwal bardzo konkretny, z niesamowitym klimatem, można się odciąć od wszystkiego dookoła i żyć sobie tutaj na miejscu tą kulturą. No zajebiste doświadczenie. Czas strasznie szybko mija, nie wiem czy przez alkohol, czy przez inne rzeczy, czy przez muzykę, albo klimat hip-hopowy. Nieważne, ale bardzo szybko mija czas i bardzo szybko ucieka to wszystko tutaj. Co mnie najbardziej zaskoczyło, nie wiem, czy można nazwać to zaskoczeniem, bo myślałem, że tak może być, ale na pewno jest to coś, czego ciężko jest doświadczyć na co dzień. To jest taka bezkonfliktowość, bezpośredniość wszystkich ludzi, którzy tutaj na miejscu są. Obojętne, czy są to Polacy, czy ludzie z zagranicy, wszyscy są po prostu bardzo przyjaźnie nastawieni do każdego i to jest niesamowite tutaj na miejscu, a ludzi jest w chuj, naprawdę w chuj. Mam koleżanki, wiele to niezłe sztuki, szybko je możesz kupić, szybciej je możesz kupić. Marzenia głupich to liczyć na cud, jakie suki, takie Hollywood, cóż. No tak, no z chłopakami skoki oczywiście wszystko jak najbardziej w porządku cały czas, tam się bardzo kumamy z Pawłem i z Michałem. Spowodowane było to już wcześniej był deal, ponieważ nie przeszedłem tak naprawdę bezpośrednio skoki do Urban Recu. Tak naprawdę na przestrzeni chyba czasu w 2012 roku dogadałem się z Michałem na temat takiego transferu do wytwórni, która była podpięta jeszcze pod firmę Outsideware, to był Rapton. I potem ta firma zawiesiła swoją działalność ze względu na jakieś prywatne obowiązki. W tym samym momencie dostałem propozycję od Sławka i od Piotrka Abrahamowskiego, aby wziąć udział w kolejnym sezonie Rap One Shot. Nie pamiętam, który to był, bodajże 5. sezon. No i po tym odcinku zaczęliśmy rozmawiać na temat wydawnictwa. Zaczęliśmy rozmawiać na temat wydawnictwa i doszliśmy do porozumienia, więc jestem. Na ten moment zakończyłem pracę nad swoją właśnie... Zakończyłem. Jestem na etapie końcowym pracy nad swoją debiutancką płytą. Trochę to długo trwało ze względu właśnie na komplikacje związane z wytwórniami, która się podejmie tak naprawdę wydania tego albumu. Ale w tym momencie już jesteśmy z buku. W tym momencie już jesteśmy na ostatnim etapie. Tak naprawdę... Dogrywamy ostatnie wokale, za momencik zawieramy się za miks, mastering całej płyty, także myślę, że w tym roku jakoś miesiącami jesiennymi, może pierwszymi miesiącami zimy będziemy mogli już płytę dostać. Kolejny album, szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem się, bo bardzo mnie wciągnęła akurat ta produkcja, ale pewny jestem tego, że mam teraz po prostu taki okres, który jest niesamowicie przepełniony tak naprawdę pracą nad muzyką, że od razu po wydaniu tej płyty biorę się za następną. Tak naprawdę może nie i po wydaniu, bo od razu po skończeniu pracy nad płytą biorę się tak naprawdę za pracę nad następnym albumem, także myślę, że to już potem pójdzie z górki. Wow. Czesi a Polska, czy to jest duża różnica? Myślę, że gospodarczo i urbanistycznie w tym momencie tak. Może za kilka lat miałby prawo się odbyć. Chociaż już do tego dążymy, więc wszystko jest na dobrej drodze do tego, aby takie coś zorganizować u nas. Tak, tak i nie. Jestem, oczywiście, że jestem z jednego powodu. Z drugiego powodu nie wyobrażam sobie, kurwa, czegoś takiego na co dzień jednak, jak tu. Chociaż nie wiem, czy trzeba to wiązać koniecznie z legalizacją. Jednak najbardziej. Każdy ma swój rozum i po prostu... Trzeba oczywiście po prostu być rozsądnym w tym, co się spożywa. Ze wszystkim można przesadzić, nawet z legalnymi używkami. Nie wiem. Tak, no. Trzeba jarać gibony.
trzeba jadać gibony, nie ma opierdalania się. Gdzie? Zwykły dzień w Polsce czy amerykański sen? Dwie historie, w które cię wprowadził tekst. Skrajne kategorie, ale tak naprawdę jest. Przetnął się gdzieś na ulicy w South LA. Wow. Wspominam go bardzo dobrze, no ze względu na to, że była to podróż tak naprawdę moich marzeń. Z racji tego, że jestem raperem w grubej części wychowany na West Coastowym klimacie, na West Coastowym brzmieniu, to była to, można powiedzieć, taka podróż do Mekki mojej rapowej. Więc każdy dzień tak naprawdę wspominam niesamowicie, a było tych dni 10, więc 10 niesamowitych dni z Kalifornii. Doszło do tego w bardzo, kurwa, w gruncie rzeczy prosty sposób i, rzekłbym, nawet śmieszny. Do teraz aż ciężko mi uwierzyć, że tak to się potoczyło. Mianowicie nagraliśmy po prostu kawałek na bicie Decybela, który Sławek podesłał. Kawałek siadł, klimat był całkiem ciekawy. Sławek wpadł po prostu na pomysł, aby klip nakręcić w miejscu, o którym w jakimś tam stopniu metaforycznie kawałek był nawinięty, czyli w Kalifornii. I... no i posłał nas razem z materacem, czyli z jedną drugą tak naprawdę Evil Eye Movie Studio do Los Angeles, czyli do serca Kalifornii. No i nakręciliśmy tam dwa teledyski. Przejebana podróż, niesamowity klimat. Każdemu polecam, kto tylko ma okazję i fundusze na to, aby się wybrać. Polecam, polecam serdecznie. Tym bardziej dla ludzi, którzy cenią sobie kulturę hip-hop. O kurwa, były ciekawe historie, nawet o niektórych można było przeczytać na portalach dotyczących jakichś najnowszych newsów, świeżynek, wiadomości z dookoła świata. Była to historia dotycząca trupa na dachu, między innymi, który został znaleziony w zbiorniku na wodę. Jeśli będziecie chcieli całą historię sobie przeczytać, to sobie wklepcie ją gdzieś, wygooglujcie, bo na pewno będzie to możliwe. Drugą ciekawą historią było to, że właściciel hotelu, do którego przenieśliśmy się właśnie po tej historii, tak naprawdę oprowadził nas po kilku dniach znajomości, zabrał nas do South Central, do dzielnicy The Project, no czyli do takiego naprawdę grubego miejsca, w którym do tej pory kwitnie jeszcze ten świat przestępczy w Los Angeles. I to wcale, można było zobaczyć, że wcale nie są to mity, tylko jest to cały czas w biegu i cały czas to trwa. Tak jak mówię, no było to dla mnie niesamowite przeżycie, więc cały wyjazd jest tak naprawdę niesamowitą historią. Bitwa o camping. Bitwa o camping w tym roku... tak jak mówię, pierwszy raz mogłem zobaczyć na żywo, ponieważ wcześniej widziałem wszystkie edycje tylko i wyłącznie za monitora, tak naprawdę z jakichś filmików. No cóż, ludzi w chuj, jak to na kempie i dosyć prestiżowy kontest. Udział wziąłem dosyć spontanicznie, ponieważ jak mogliście się przekonać, w żadnych bitwach w gruncie rzeczy wcześniej nie brałem udziału. No ale było kilku zawodników, którzy również nie brali udziału, między innymi właśnie z Buku, wcześniej wspominany. Poziom konkretny, no jak na bitwach. Było kilku konkretnych zawodników, był właśnie Quebo, był Tymin, był Peus, był Jacuś, oczywiście zwycięzca poprzedniej edycji, był Gała, był Bones, był Oskier, który też tutaj popisał się skillsami. Także bitwa była bardzo konkretna, mi się udało dojść do ćwierćfinału, jestem z tego wyniku zadowolony, jako że nigdy nie startowałem w bitwach freestyle'owych. Bardzo fajnie, generalnie naprawdę bardzo fajnie. Tematy, jak to tematy, jeśli ma się otwartą głowę i się po prostu umie podejść do tematu, to każdy temat jest dobry. Także tematy bardzo fajnie. Mówię tobie, że to prawda jest. Ej, ja robię tutaj freestyle, to jest tekst, the best i ty to sprawdzaj. Paku prosto z południa Polski, naucz się rapować i wyciągnij wnioski. Ej, jadę dalej i kumasz tutaj to. Jeśli chcę o flow, no to kumasz ziom to. Mówię ci o flow, no to sprawdzaj mnie. Jebie twoją liryku, a twój flow. Jestem Wiara. Czy
wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, naprawdę. Tak samo jak mówiłem wcześniej o wyprawie do Kalifornii, tak samo kurwa wszystkich zapraszam tutaj, tym bardziej, że nie macie naprawdę daleko. Nas to kosztowało 100 zł tam i z powrotem razem z ziomkami z jednego auta, a mieszkamy 400 km od kempa. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszam tutaj na przyjazd, na festiwal Hip Hop Camp. Niesamowita atmosfera, niesamowity klimat, jeśli chcecie się odciąć, wychillować, legalnie zajerać gibona. To jest to miejsce, w którym powinniście być, przynajmniej raz w roku. Tym bardziej, że częściej tego nie ma. Zapraszam na Hip Hop Camp.